Ostatnie ujęcie na Kyoto by night, jak to wygląda. Hotel, który znajduje się nad dworcem kolejowym, ale był jakiś arcydrogi. I sama Kyoto Tower, ale chyba nie jest jakiś to najwyższy budynek, jaki w życiu widziałem. Przebijamy się na drugą stronę, hotel spadzi, a jutro nie wiem, co będziemy robili. Obstawialiśmy jeszcze taką opcję dzisiaj, ale stwierdziłem, że siedzenie na podłodze to jest poza moje możliwości. Poza tym ściągnięcie butów po całym dniu chodzenia mogłoby narazić grupę na niepowetowane straty. No schody bardzo fajne. Tam jeszcze u góry jest Sky Garden i The Cube Restaurant plus Ramen Restaurant. Zobaczymy, czy jest zjazd na drugą stronę. Ciekawostka z tymi schodami, muszę przyznać. Jeszcze muzyczka tu gra. To wszystko jest RGB, każdy osobno punkt sterowany. Ktoś tu się trochę narobił. W ogóle jak nad wodę to wygląda to ponadprzeciętnie, nie będę ukrywał. Ale nie możemy się przedostać z jednej strony na drugą dworca. Masakra jakaś jest. Ty tam u góry jeszcze patrz, młody, coś jest. Ty to wyobrażasz, co tu się dzieje? Dojechaliśmy na górę tych schodów, co nie zmienia faktu, że nadal przejścia na drugą stronę brak. Patrz, prawie jesteśmy wyżej niż ten, Kyoto ten, Tower. Jak się fajnie odbija tutaj. Ale młody, może teraz znajdziemy miejsce połączenia tych. No widzisz, no tutaj się przechodzi. No tu, przez to. No, przez łącznikiem. Tym łącznikiem, no. To dostać się. Słuchajcie, no masakra, nie możemy ominąć tego budynku. Jesteśmy uwięzieni. Ty, aha, bo to się to odbija w szybie. Tak. Właśnie, mam taki poważny dysonans mózgowy. Bo my za tą kulą jesteśmy, tam mamy hotel. No nic, na drugą stronę musimy się przedostać tego budynku w jakiś cudowny sposób. I tam jacyś ludzie chodzą, widzisz, po tym łączniku. Tam widzę to JBN i jako hotel. Hello? Chcesz jakiegoś shake'a? Co? Do you have milkshakes or something? No, no milkshakes. Hot dog, chocolate. A może chcesz czekoladę? Nie. No, that's all. To here or to go? To go chyba. To go. To go. Dobra. Apartamencik Kyoto, muszę przyznać, że taki bym chciał mieć. Mamy już kolejny w Asakusie, ale żeśmy do Tokio wracamy. Do Tokio wracamy, bo okazuje się, że żeśmy przestudiowali Shinkansenowy, jak to się nazywa, rozkład. Teoretycznie mogliśmy lecieć do Kobe i do Osaki, ale jakbyśmy to rozegrali, to byśmy byli w poniedziałek po południu w Tokio i potem wtorek, środa i powrót. Tak więc stwierdziliśmy, że dobra, jedziemy do Tokio, tam jeszcze będą atrakcje. A Osakę i Kobe no, następny raz zostawię. Hotel bardzo ładny, polecam. Szybki czekały w maszynie, nawet nie zdążyłem kamery wyciągnąć. Pani od razu podchodzi, wrzuca cię kartę, hop, 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 hop. I trzeba przyznać, że Kyoto to już tak bardziej starożytna Japonia, no nie robi takiego wrażenia jak Tokio. Wychodzicie, a tu trzy osoby na ulicy. W Tokio się to nie zdarza. A z czego, z tych trzech osób to jestem ja i młody i pan z taksówki, no tak naprawdę. Także ze względu na to wracamy do Tokio, bo w planach jest dużo atrakcji. Przedzieramy się po tikety, żeby znowu sobie wyrobić za pomocą JR Passa bilet już taki z miejscówką do Tokio z powrotem. No i dzisiaj może Harajuku załadujemy, bo jest niedziela, a tam najwięcej tych wariatów w niedzielę przychodzi. Ła, kolejki nie ma. To mi się podoba. Hello. We have JR Pass. We need two tickets to Tokyo Station. Next one, departure time 8:32 or 8:58. 8:32, we will down. 35.
Nie. Jest. 8:58, jest 24, czyli może bento box jakiegoś załapiemy. Do Tokio o 9:00, patrzcie, wyjeżdża, a jest na 11:40, czyli prawie na 12:00. Hikari niestety, wolne. Mamy wagon 15:00, w ogóle nie było na dwa, które teraz odjeżdżają miejsc, także szaleństwo. Patrzcie, niedziela. To też nie jest dobry dzień na zwiedzane. Aha, czyli jeszcze jest... To my jesteśmy za wcześnie. Nie wstają tak samego rana i nie pracują tak do nocy, jak to niektórzy twierdzą. Przynajmniej tutaj w handlu. Duży problem jest z koszem gdziekolwiek. Jak ktoś kupujecie do jedzenia, to najlepiej bez opakowania, bo jak na przykład macie jabłko i ogryzek, no to jest pewien problem, żeby się tego ogryzka potem wyzbyć. Przy planowaniu podróży też trzeba sobie wziąć to pod uwagę, że jak nie zabukujecie sobie w internecie biletów, a ciężko jest to zrobić, bo czasami nie wiadomo, o której się dotrze na dworzec, to właśnie może być taka sytuacja, że dwa czy trzy pociągi są albo w ogóle bez miejsc, albo z miejscami, które są nie obok siebie. I to też wam cały czas podróży, jak się to mówi, komplikuje, bo sobie założycie, że sobie pociągiem przejdziecie w 3 godziny z punktu A do punktu B, a potem dotarcie na dworzec, zorganizowanie wszystkiego, kupienie biletów, zaczekanie na to i wam schodzi 6 godzin z całego dnia, a to jest słaby rezultat. No i co teraz? Tu mamy perony. Ale który my mamy track number? Jest 8:58, Hikari 460 i tor 11. No i tu jest o tyle problem, że tylko po japońsku, już tu po angielsku nie gada do nas. Jak widzicie w Grand Kiosku, to co zielone, to jest zielona herbata. I jest tej herbaty po prostu całe mnóstwo. Ewidentnie też widać, że już tutaj w Kioto dużo słabiej się po angielsku człowiek dogaduje z ludźmi, nawet na dworcu. No i zobaczcie, ile jest tych wszystkich torów. Na dole, na górze, jeden nad drugim. To też jest zawsze problem, żeby dotrzeć. O, już raz jest następny, 8:58. Dosłownie są sekundy, bo przemieszczacie się po tym dworcu, który jest ogromny. I no i tak jest jak jest. Młody, mamy numer 15 chyba tego wagonu, żeby potem lipy nie było, że będziemy, wiesz, lecieć pół godziny, bo tu jest 8 wagon. Zawsze piszę, gdzie zaparkuję 15. 15, 9B. No to tu jest 8. To jeszcze trzeba się ustawić tam, gdzie, bo pociąg ma 2 km długości. Tam jest 9, 10, patrzcie, na samym końcu jest 15. To jeszcze trzeba dotrzeć do takiego punktu. Stąd widać ogrom tego całego przedsięwzięcia kolejowego. O, i tu mamy 15 i tu mamy 15, dobra. Proponuję, żeby tutaj była nasza bramka. Ale patrz, tutaj dość długie mają te drzwi. Nie to, że takie króciutkie. Przejeżdżają właśnie pociągi i tutaj przez ten budynek wczoraj żeśmy mogli przejść na drugą stronę, bo łącznik nam się zgubił. Szaleństwo. A peron naprawdę dość długaśny jest. Jeszcze mam taką obserwację, ale to chyba z zeszłego też spotkania z Tokio i Japonią w ogóle, że macie zawsze miejscówki, bo tu są wszystkie miejscówkowane, nie ma tak, że się gdzieś tam stoi. Przynajmniej te, które my jeździmy, takimi dla dalekiego zasięgu. I jest taka sytuacja, że jak chodzi gościu, bo chodzi konduktor cały czas, rotują klienci na tych miejscach obok was. Jak wysiądzie na danej stacji, to zaraz na to miejsce ktoś inny się przysiądzie. Nie to, że miejsce puste jeździ, czyli system jest dobrze zrobiony. I chodzi konduktor, dokładnie wie, na której stacji i które miejsce ma mieć zajęte. I w tym momencie, jak coś jest nie tak, to od razu mu w głowie coś świta i może poskorygować. Tak jak o nas siedziały dwie babeczki, a wyświetlało mu się, że powinna siedzieć jedna. I okazało się, że jedna pomyliła sobie przedział. Oczywiście sprawdził, czy ma bilet, no i przesadził ją tam, gdzie powinna siedzieć. Aha, to jest chyba z witaminą, bo to pokazuje 1000 mg, ale co, witaminy D? No. Masz witamina D, 1000 mg. Chyba. Może sobie weźmiemy C. Po ile to jest? Po 140. Chodząca skarponka. Młody. Czyli 280. Cześć, zobaczymy. Cześć, no i tak muszę pojedynczo, wiesz, bo on nie przyjmie. Możesz jedną rzecz zabrać najpierw. 141. I wychodzi reszta. I teraz już mam tutaj 50, 60, tak? 60 to mi potrzebne 100. Muszę przyznać, że te wszystkie cytrynowe u nich z witaminą C, cokolwiek to znaczy,
Co? Nie są takie chemiczne. Nie są takie chemiczne, ale są bardzo dobre, bo to jest z zielonej herbaty cała. I przede wszystkim wolę, jak trochę jest więcej, bo to jest 100 ml, to tak naprawdę nawet człowiek nie poczuje. Na setki to mogliby tutaj sake sprzedawać, a nie kurnia napoje. Tu jest ten N700 Nozumi, najszybszy. Widzę, że fajniej w środku, bo po dwa miejsca są, a nie po trzy, tak jak w tamtym. No gdybyśmy nie mieli tych JR pasów, to byśmy pewnie sobie takim pojechali. 8:45, czyli ma minutę na załadowanie goście mają. No tak, tylko że ten Nozumi, ten super szybki. Patrz, minutę mieli na załadowanie się. I za 10 minut przyjeżdża kolejny Nozumi do Tokio. Co 10 minut latają. Jest obłożenie, co? Zobacz, panie pan. Pakie pomidorze, pojawiam się. Na też.